Dom Holownik. Cześć! Wygląda na to, że dzisiejsza praca jest skończona. Wyglądasz na zmęczoną. Chyba czas pojechać do domu na drzemkę. Hej, Amber! Co się stało? Masz kłopoty? Biedna. Musimy znaleźć kogoś, kto ci pomoże. Zadzwońmy po Toma Holownika. Na szczęście mieszka niedaleko. On na pewno ci pomoże. Tom! Hej, Tom! Amber Ambulance potrzebuje pomocy. Musisz tu szybko przyjechać. Amber jest niedaleko szpitala. Pospiesz się, proszę. Spójrz na ten znak. On nam pokazuje, w którą stronę mamy jechać. Jeszcze trochę dalej. O tak, to tutaj. I jest Amber. Amber, pomoc przybyła. Teraz możesz być spokojna. Tom w mig cię naprawi. Bardzo dobrze, Tom. Teraz jedziemy do twojego garażu. Nareszcie jesteśmy na miejscu. Tom, jesteś gotowy? Aha. Zaczynajmy więc. Amber, spróbuj zapalić silnik jeszcze raz. To dziwne. Co nie, Tom? Może powinniśmy zajrzeć pod maskę? Silnik wygląda dobrze. Więc co to za usterka? Widzisz coś tam, Tom? O, rura wydechowa jest pęknięta. Co powinniśmy teraz zrobić, Tom? Pospawajmy ją! Tak, to świetny pomysł. A co teraz? Okej, Tom. Mówisz, że Amber potrzebuje nowe felgi? Aha. Możemy użyć tych? Nie? Ach tak, są za duże. Myślisz, że te będą pasowały? Aha. Świetnie! Teraz wyglądają idealnie. Świetna robota, Tom. Wygląda na to, że Amber jest gotowa. O, wygląda na to, że chyba jeszcze nie. Syrena Amber brzmi jak jakiś ufoludek. Okej, Tom, myślisz, że możesz ją naprawić? Aha. Ta tutaj? Nie?
Okej, okay, a masz jakieś inne? Aha. O właśnie, znaleźliśmy idealną syrenę dla Amber. Dobrze brzmisz, Amber. Syrena też brzmi głośno i wyraźnie. Idealnie. Świetny wybór, Tom. Amber wygląda perfekcyjnie. Wszystko dzięki Tomowi. Musimy ruszyć w drogę, Amber. Pa! Cześć, Hector. Wygląda na to, że masz dzisiaj zapracowany dzień. A, szukasz samochodów, które przekraczają prędkość? Zobacz, ten właśnie przejechał na czerwonym. Nie pozwól mu uciec, dalej! Dalej, Hector, za nim! Hej, hej, Hector, uważaj! O nie! Widzę dym! Wydobywa się z... O nie, Hector, uważaj! Hector! Wszystko w porządku? Nie martw się, miałeś po prostu pecha z tym samochodem. Ale teraz potrzebujesz pomocy. Zawiadomię Toma Holownika. On na pewno ci pomoże. Poczekaj tutaj. Hej, Tom! Tom, potrzebujemy twojej pomocy, szybko! Hector, helikopter jest w tarapatach. Tom, pospieszmy się. Suzy, Tom dokończy zabawy z tobą później. To nie zajmie dużo czasu, obiecuję. W lewo, Tom, w lewo! Świetnie! Zobacz, tam jest! Pospieszmy się! Hej, Hector! Tom już tu jest! Nie masz się już czym martwić! Zabieramy cię do garażu, Hector! Jesteś gotowy, Tom? Tom, Tom, nie! Hector nie ma kół! Tak nie damy rady go przetransportować. Musimy wymyśleć inny sposób. Świetny pomysł, Tom. Ty znajdziesz naczepę, a ja zapytam Charlie'ego dźwiga, żeby pomógł nam podnieść Hektora. Charlie, Charlie! Potrzebujemy twojej pomocy! Hector miał wypadek. Chodź szybko ze mną. Charlie już tu jest. Tom potrzebuje twojej pomocy, żeby podnieść Hectora i postawić go na naczepie. Tylko uważaj. Wspaniale, Charlie. Dziękujemy ci. Do zobaczenia, pa. Możemy ruszać, Tom. Okej, jesteśmy w końcu w naszym garażu. Hector, Tom zaraz się za ciebie zabierze. Jedna z łopatek wirnika Hectora gdzieś się urwała. Bez niej nie będzie w stanie latać. Tom, musimy znaleźć mu nową łopatkę. Czy ta się nada, Tom? Nie? A może ta? Więc pewnie ta. Okej, świetnie. I co teraz, Tom?
Pasuje idealnie. Hektor, spróbuj zakręcić śmigłem. Świetna robota, Tom. To już załatwione. Co teraz? Płozy do lądowania. Masz rację. Zgadzam się. Będziemy musieli wymienić je całkowicie. To będzie trochę trudniejsze niż myślałem, ale na pewno ci się uda. Wspaniale. Dokładnie takich potrzebujemy. Świetnie, Tom. Czy coś jeszcze ci potrzeba? Klucz! Oczywiście! Znakomicie, Tom. Tylko ostrożnie z tymi śrubami. No i mamy nowe płozy. Świetna robota, Tom. Przykręćmy je tak, żeby się dobrze trzymały. Teraz Hektor może śmiało na nich stanąć. Chyba śmigło ogonowe też będzie wymagać wymiany. Co myślisz, Tom? A więc, jesteś gotowy, Hektor? Świetnie! Możesz już lecieć. Tom, wyprowadźmy Hektora na świeże powietrze. Pa, Hektor! Miłego latania! Dobry wieczór, Matt. Jesteś zajęty z tego, co widzę. Jak miło. Miasto wydaje się być takie spokojne. Wygląda na to, że wszystkie zawadiaki śpią. Słyszysz, jak ktoś płacze? Czy mi się tylko wydaje? Sprawdźmy to. Popatrz, to Ben Traktor. Cześć, Ben. Czy widziałeś kogoś płaczącego? Obudźmy Garego śmieciarkę. On coś może wiedzieć. Dobry wieczór, Gary. Przepraszam, że ci przeszkadzam, ale czy słyszałeś może płacz? Tu nic nie ma. Sprawdźmy tamtą ulicę. To Suzy, mały różowy samochodzik. Suzy, co ty tutaj robisz? Co się stało? A, ulica to nie w mroku. Latarnie nie działają. Boisz się ciemności. Rozumiem. W porządku, Suzy. Jesteś w dobrych rękach. A czy nie mogłabyś użyć reflektorów? Ojej, światła są rozbite. Nie dziwne, że się wystraszyłaś.
martw się, Suzy. Matt zabierze cię do domu. Hej, Matt, co robisz? Coś się stało? Frank jest dwie ulice stąd. On cię usłyszy. Cześć, potrzebujemy twojej pomocy. Suzy musi dostać się do domu, ale jej reflektory są rozbite, a ulica jest dla niej za ciemna. Pomożesz nam, Frank? Dziękuję. Czy zechcielibyście eskortować Suzy w drodze do domu? Nie przejmuj się, Suzy. Matt i Frank będą cię chronić. Czy słyszeliście ten hałas? Skąd on dochodzi? Patrzcie na ten cień. Wygląda jak przeraźliwy potwór. Czy powinniśmy zawrócić? A to Billy Bulldozer. On jedzie z zamkniętymi oczami. Wygląda na to, że śpi. Hej, Billy, obudź się. Zbudź się, Billy. Billy, czy mógłbyś nam powiedzieć, jak się dostać do centrum samochodowego miasta? Wspaniale, Billy, dziękujemy. Ale nie śpi już podczas jazdy. Dobranoc, Billy, do zobaczenia. Suzy, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Cześć, Suzy. I nie zapomnij, jutro rano wymiana reflektorów na nowe. Dzień dobry, Billy. Jak się masz? Zgubiłeś się? Nie przejmuj się. Przyślę ci kogoś, kto przyjdzie ci z pomocą. Zostań tutaj. Matt! Halo, Matt! Billy Bulldozer się zgubił. Musimy go odnaleźć. Myślę, że będziemy potrzebować posiłków. Poprośmy Franka o pomoc. Witaj, Frank. Czy zechciałbyś nam pomóc odnaleźć Billy'ego? Zgubił się. Od czego zaczniemy? Masz rację, Matt. Billy pojechał odwiedzić karetkę Amber dziś rano. Musimy się z nią zobaczyć. Cześć, Amber. Billy był tu rano. Czy wiesz może, gdzie się znajduje? A, pojechał za miasto. Dziękuję, Amber. Ruszajmy. Matt, Frank, popatrzcie, to traktor Ben. Cześć, Ben. Czy wiesz, gdzie się podział Billy? Twierdzisz, że pojechał do lasu? Okej,
Jedźmy więc do lasu. Uważajmy, żeby się nie zgubić. Billy, gdzie jesteś? Byłoby świetnie, gdybyśmy mogli zobaczyć sytuację z góry. A co to jest, chłopaki? Ojej, kamera, co za wspaniała myśl! Czy uda nam się zobaczyć Billy'ego? O, tam jest! Znajduje się całkiem niedaleko. Billy, możesz odetchnąć z ulgą. Matt i Frank przyjechali po ciebie. Jacy jesteście bohaterscy! Uratowaliście mnie! Matt, Frank, witajcie! Co za wspaniały dzień, nieprawdaż? Amber, co się stało? Czemu jesteś smutna? O, biedna Amber, zgubiłaś światło. Nie martw się. Matt i Frank z łatwością odnajdą twoje światło. Powiedzmy im wobec tego, co ci się przydarzyło. Matt, Frank, Amber ma problem. Zgubiła światło. Proszę, pomóżcie jej odnaleźć. Amber jest koło szpitala, Matt. Szpital jest po twojej lewej stronie. Amber, Matt i Frank przybyli, by ci pomóc. No dobrze, zabierzmy się za poszukiwania. Sprawdźmy najpierw plac zabaw. Niestety, tu nie ma zguby. Spytajmy inne samochody, czy widziały światło Amber. Co wy na to? Jedźmy do Toma. Może on nam pomoże. Cześć, Tom. Szukamy światła Amber. Widziałeś je gdzieś może? Pojedźmy jeszcze do Garego śmieciarki. Cześć!
Cześć, Gary. Czy widziałeś gdzieś w okolicy światło Amber? Mm-mm. Rozchmurz się, jestem pewna, że znajdziecie światło w okamgnieniu. Co to jest? Mm? Mm. Tak, masz rację, to jest światło. Zguba się odnalazła. Mm. Ale jak my ją stamtąd ściągniemy? Zuch z ciebie, Frank. Ale akcja. Amber, Matt i Frank znaleźli twoje światło. Och, i działa bez zarzutu. Gratuluję! Udało wam się! Do zobaczenia, przyjaciele! Hej, Matt! Cześć, Frank! Jak się dzisiaj macie, chłopaki? Frank, Matt! Widzieliście te mury? Zastanawiam się, kto je tak po bas grał! Masz rację, Matt. Nie możemy tego tolerować. Musimy odnaleźć i złapać winnego tego czynu. Matt, Frank, widzieliście? Tam jest jeszcze więcej tego. Masz rację, Frank. Te bazgroły wyglądają bardzo podobnie do tych, co widzieliśmy wcześniej. Chodźcie, złapmy go na gorącym uczynku. Tutaj nikogo nie ma. Sprawdźmy następną ulicę. Chyba go znaleźliśmy. Koła do góry. Jesteś aresztowany za... co? O, przepraszam, Gary. Myśleliśmy, że to ty pazgrolisz po tych ścianach. Okej, szukajmy dalej. Musimy go w końcu znaleźć. Tu nic podejrzanego nie ma. Tutaj też nie? O, cześć, Lucy. Tak, wiemy. Też widzieliśmy te farmazony na ścianach. Także teraz szukamy tego wandala i go znajdziemy. Uważaj na siebie. Pa, pa. Ej, zobacz! Co Billy Bulldozer tutaj robi? Myślę, że znaleźliśmy tego łobuza. Zaprzestań cokolwiek robisz, Billy. Wiemy, że to ty jesteś tym, co na bas grał po ścianach. O kurde! Przepraszam, Billy. Pomyliliśmy się. Wygląda na to, że jesteś po prostu zajęty pracą. Proszę, zaakceptuj nasze przeprosiny. Okej, jedziemy dalej szukać tego wandala. To było dość kompromitujące. Musimy być bardziej ostrożni następnym razem. Macie rację. Nie możemy tak jeździć i winić każdego dookoła. To nie jest fair. Wiem, że jeszcze na to za wcześnie, ale czuję coś podejrzanego u Tylera. Takie stanie przy posterunku policji wydaje się dość podejrzane. Więc co myślicie, chłopaki? Bierzemy go? Świetnie. Koła do góry, Tyler! Zatrzymaj się!
Wiemy, że coś knujesz, a teraz mamy na to dowód. Mamy cię! O nie! Tyler próbuje uciekać. Łap go, Matt! Szybko, szybko! Wiem, Matt. Tyler jest wyjątkowo szybki. Gazu, Matt! Szybciej! Okej, zadzwońmy po Hektora helikoptera. Hej, Hektor! Potrzebujemy twojej pomocy w złapaniu Tylera. Pospiesz się, proszę! Tyler jest dla nas za szybki. Musisz dać gaz do dechy, Hektor. Złapmy go w końcu! Dalej, Hektor, szybciej! Nie pozwól mu uciec! Świetnie, Hektor! Wspaniała robota! Dziękujemy ci! Bez ciebie nigdy nie dogonilibyśmy Tylera! Pa! Do zobaczenia! A teraz czas na rekompensatę, Tyler. To cię nauczy, żeby nie wandalizować. Tom! Hej, Tom! Obudź się! Ktoś dzwoni! Co się stało, Tom? O, traktor Ben jest w tarapatach. Chodźmy mu pomóc. Ben, nie martw się. Tom jest już w drodze. Na pewno ci pomoże. Widzisz go już gdzieś? Tom, gdzie jest Ben? Zobacz, jest tam! Szybko do niego! Cześć, Ben! Co się stało? Wszystko w porządku? Ben mówi, że jego silnik jest zepsuty. I wygląda na to, że faktycznie jest zepsuty. Zabierzmy go do garażu, Ben. No to jedziemy. Nareszcie jesteśmy w naszym ulubionym garażu. Ben, nie martw się. Tom zaraz sprawdzi, co z tobą nie tak. Tom uważa, że na początek powinniśmy ciebie umyć. Zatem zacznijmy. Teraz jesteś tak czysty, że wyglądasz prawie jak nowy. Aż się błyszczysz, a to wszystko dzięki Tomowi. Więc Tom, co sądzisz o tej usterce? Co to może być? Tak, masz rację. Sprawdźmy pod maską. O nie, wygląda na to, że silnik jest bardzo mocno uszkodzony. I co teraz zrobimy, Tom? Masz jakiś pomysł? O, to wygląda na nowy silnik. On będzie pasował? Nie? Okej. A jest jakiś inny?
Hej Ben, znaleźliśmy dla ciebie nowy silnik. Wyciągnijmy stary i zamontujmy ten nowy. Świetna robota, Tom. I co teraz myślisz, Ben? Co się dzieje, Tom? O co chodzi? Ach, twoje lusterko jest pęknięte. Prawie to przeoczyliśmy. Ale myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Tom na pewno to dla ciebie naprawi. Mamy tu bardzo dużo lusterek do wyboru. Które będzie pasować? Wiedziałem, że znajdziesz. Ben, masz teraz nowiutkie lusterko. Czy nie wygląda świetnie? Teraz wyglądasz idealnie. Pa, Ben. Do zobaczenia, Tom. Pa, pa. Cześć, Gary. Wyglądasz na bardzo zapracowanego dzisiaj. Hej, Gary. Czy coś jest nie tak? Możesz spróbować jeszcze raz? O nie. Coś jest bardzo nie tak z twoim podnośnikiem. Zadzwońmy do Toma Halownika. On na pewno pomoże. O nie! Zablokowałeś się w kuble na śmieci! Tom! Hej, Tom! Gary Śmieciarka bardzo potrzebuje twojej pomocy! Obudź się, proszę! On jest niedaleko, Tom! Przyjedź szybko! Tak, Tom! Jedź dalej! Gary powinien być gdzieś tutaj. Zobacz, Tom, Gary jest tam. Gary, Tom już jest. On pomoże ci wyciągnąć kubeł. Okej, zabierzmy cię do garażu. Trochę tych śmieci chyba się uzbierało. No i nareszcie jesteśmy. No to zaczynamy twoją naprawę, Gary. Tom, jesteś gotowy? Okej, Gary, spróbuj unieść podnośnik. Co się stało, Tom? Myślisz, że podnośnik musi być wymieniony? Nie? Tak, masz rację. Podnośnik wygląda okej. Znajdźmy klucz, żeby go naprawić. Tom, zobacz tam, na samej górze półki. Wspaniale!
Możesz teraz oddychać świeżym powietrzem. Wow, Gary znów jest w świetnej formie. Dobra robota, Tom. Ale wygląda na to, że koła Garego nie mają powietrza. Świetnie, miernik ciśnienia. Użyjemy go, żeby sprawdzić, czy poziom ciśnienia w kołach jest dobry. Jesteś w tym świetny, Tom. Co teraz powinniśmy zrobić, Tom? Ach tak. Naprawmy te brzydkie wgniecenie. Super, Tom! Wgniecenie po prostu zniknęło! A więc skończyliśmy. Gary, chyba czujesz wielką ulgę, a wszystko dzięki Tomowi. Pa, Gary! Postaraj się zbytnio nie przywiązywać do tych kubów ze śmieciami. Gary, dzięki za upróżnienie kubła Toma. Pa, pa! Świetna robota, Tom. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Co się stało, Frank? Czy jest jakiś problem? Zadzwońmy po Toma Holownika. On na pewno ci pomoże. Tom, twój przyjaciel Frank jest w tarapatach. Musisz mu koniecznie pomóc. O, nie ma go tu. Może jest tam? Tom, zobacz, znaleźliśmy go. Musimy mu koniecznie pomóc, bo nasze miasto nie będzie chronione przed pożarami. Hej, Frank! Jesteś już uratowany. Tom zaraz ci pomoże. Świetnie! Jedźmy teraz do garażu! Okej, Tom, gotowy na naprawę? Zaczynajmy więc! Najpierw wymienimy przedni zderzak. Jest już do niczego. Wow, wygląda świetnie, Frank. Co teraz, Tom? Jasna sprawa. Teraz trzeba zmienić koła.
potrzebujemy ich aż 6. Więc, który zestaw kół weźmiemy? Oczywiście wszystkie, bo potrzeba nam ich 6. Świetnie, Tom! O nie, on ma dziurę w zbiorniku. Musimy to szybko naprawić, Tom. Wow, Tom, co to jest? Zamierzasz naprawić dziurę tą spawarką? To niesamowite, Tom. Tak? Czy masz coś jeszcze dla nas? Wow, Tom! Nowa drabina? Wygląda super! Frank, wyglądasz świetnie. Tom, czy jest jeszcze coś, co możemy naprawić u Franka? Jasne, on potrzebuje nowe światła. Świetnie! Do zobaczenia następnym razem, Frank! Tom, brawo! Znowu wykonałeś świetną robotę! Do zobaczenia wkrótce! Tom, obudź się! Ktoś dzwoni! O nie! Wygląda na to, że mat radiowóz jest w tarapatach! Tom, pomóż mu! Ale gdzie jest Matt? Widziałeś go? Może jest na placu zabaw? Nie, tu go też nie ma. Tom, zobacz! Znaleźliśmy go! Szybko do niego! Cześć, Matt! Nic się nie martw! Tom jest tu, żeby ci pomóc! Super! Teraz zabierzmy go do garażu! Czego teraz zaczniemy, Tom? Mam pomysł. Wymieńmy silnik. Wymontujemy ten stary i zamienimy go na nowiutki, błyszczący silnik. Widziałeś gdzieś taki nowy silnik dla Matta, Tom? Ten wygląda idealnie. Jak jeszcze możemy pomóc Tomowi? Masz rację. Zamieńmy mu koła. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw trochę podnieść Matta. Kto
Które wybierzemy? Może te? Chyba są za duże. A może te? Też nie, przecież to koła od roweru. O, te! Właśnie te będą idealne. Zamontujmy je więc. Co jest to? Oczywiście. Nowiutki, obrotowy kogut dla Mata. Cóż za świetny pomysł. Wow, Mat, wyglądasz jak nowy. Tom, jestem pod wrażeniem twojej pracy. Do zobaczenia później! Tom, jesteś w tym najlepszy! To na razie! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować! Hej Jerry! Świetnie wyglądasz w tym czerwonym kolorze! Jesteś gotowy do wyścigu? Wow! Jesteś stanowczo za szybki. Bez problemu wygrasz ten wyścig. Na 100%. Dalej, Jerry. Gaz do dechy. O nie, co się dzieje? Wszystko w porządku, Jerry? Mamy problem. Wyścig niebawem się zacznie. Ale nie martw się, Jerry. Naprawimy cię. Zaczekaj tu chwilkę. Zaraz skontaktuję się z Tomem Holownikiem. On na pewno ci pomoże. Hej Tom, jak się miewasz? Aha. Posłuchaj Tom, Jerry, samochód wyścigowy jest w tarapatach, a jego wielki wyścig za niedługo się zaczyna. On bardzo potrzebuje twojej pomocy. Świetnie Tom, jesteś prawdziwym bohaterem i przyjacielem. Jedźmy zatem na tor wyścigowy. Zobacz Tom, Jerry jest tam i czeka na nas. Wow, uważaj Tom. Jerry, Tom już tu jest. Okej, jedziemy. Jedziemy do naszego ulubionego garażu. Jesteś gotowy, Jerry? Gotowy, Tom? Więc od czego zaczniemy, Tom? Przy tych prędkościach nic dziwnego, że twoje opony wyglądają na zużyte. Musimy je na pewno zmienić. Czy te będą dobre? Nie? Jasna sprawa, one są za małe dla Jerry'ego. Więc może te? Idealne. Najwyższa pora pozbyć się tych starych opon i założyć nowe. Załatwione. Jerry, wyglądasz świetnie. Co jeszcze, Tom? Właśnie. Te siedzenie wygląda na bardzo stare. O proszę. Tom, czy to wystarczy?
Czas zamontować nowe siedzenie. Czyż to nie jest ekscytujące, Jerry? Jerry wygląda na bardzo zadowolonego. Tylny spoiler jest uszkodzony. Czy coś da się z tym zrobić, Tom? Tak, zamieńmy go. Który kolor pasowałby do Jerry'ego? Ten czerwony z czarnymi paskami? Świetny wybór, Tom. Wow, Tom, Jerry wygląda teraz fantastycznie. Co jest, Tom? Nowa naklejka wyścigowa. Jerry z pewnością będzie jej potrzebować do zwycięstwa. Jerry, teraz możesz wracać na tor i jechać po zwycięstwo. Leć! Pa, Tom! Do zobaczenia! Witaj, Speed! Jak się dzisiaj miewasz? Jesteś już gotowy do wyścigu? Dzisiaj będziesz ścigał się przeciwko dwóm statkom kosmicznym. Ale najpierw musimy cię trochę przerobić. A oto i Rob Mechanik. On pomoże nam przygotować Speeda do wyścigu. Zaczynajmy więc. Najpierw zamontujemy te silniki odrzutowe. Dzięki nim Speed będzie leciał jak rakieta. Teraz wymontujemy koła i zamiast nich zamocujemy te aerodynamiczne zaślepki. Będziemy mogli na nich zamocować też skrzydła. Zamocujmy je więc. Teraz zamontujmy cztery lśniące skrzydła. Jeden, dwa, trzy i cztery. Wow, Speed! Wyglądasz kosmicznie! Okej, Speed, gotowy do wyścigu? Tylko spójrzcie na ten tor, moi drodzy. To będzie szalony wyścig. Wszyscy trzej zawodnicy są już na linii startu. Speed, bądź czujny na sygnał. 3, 2, 1, start! Wspaniale, Speed! Doganiasz ich! O, to mi wygląda na spadające głazy. Lepiej uważaj! Bardzo dobrze.
Wow, to było imponujące, Speed. A teraz czas na słynną pętlę. Tak, Speed jest na prowadzeniu. Speed wygrywa wyścig. Brawo! Gratulujemy też reszcie zawodników. Do zobaczenia na następnym wyścigu. Subskrybujcie!